staje się świadkiem eksperymentów na ludziach. Ale nie w żyły, tylko bezpośrednio w serce. Nie jest chirurgiem, a zaczyna łamać ludziom kości, żeby... Gdy Adolf Hitler został kanclerzem III Rzeszy, a NSDAP wygrało wybory parlamentarne, wielu lekarzy zapomniało, czym jest etyka lekarska i przysięga Hipokratesa. Stali się mordercami na usługach nazistów. Dzisiaj opowiemy wam o człowieku, który jako młody mężczyzna dopuszczał się strasznych zbrodni. Friedrich Entres, Hauptsturmführer SS, obozowy lekarz w Sachsenhausen, Grossrosen i Mauthausen-Gusen. Jakie były motywy jego zbrodni? Czym się kierował? Jakich zbrodni się dopuścił? I jak wyglądało jego życie? Opowiemy wam o tym na podstawie nowej książki Joanny Lamparskiej Lekarze do zabijania, medyczna gwardia Hitlera. Link do tej wspaniałej publikacji znajdziecie w opisie pod filmem, a my zapraszamy na kolejny odcinek. Książkę Lekarze do zabijania Joanny Lamparskiej z odręcznym autografem autorki możecie zakupić w naszym nowo otwartym sklepiku, w którym znajdziecie też oficjalne gadżety History Hiking, jak kubek z niedźwiedziem Wojtkiem, ciepła bluza, koszulki czy bawełniana torba. Nasi patroni i wspierający otrzymają dziś specjalny 10% kod rabatowy. Link do sklepu znajdziecie w opisie pod filmem. A na pokładzie witamy naszych nowych wspierających: Piotra Słomkę, Ryszarda Winiarskiego, Natalię Jaworską, Mateusza Rogulskiego i Barbarę Mel. 5 patronów, którzy jako pierwsi wsparli nas po odcinku o Romanie Konarzewskim, prosimy o wysłanie na nasz adres mailowy, który znajdziecie w opisie pod filmem, adresów, na które wyślemy książki z dedykacją. Wśród tych patronów są Barbara Krajewska, Piotr Bogacz, Krzysztof Azarot, Asia Krasnowa i Marek Pyszora. Wspierać można nas przez Patronite lub bezpośrednio przez YouTube. Link w opisie pod filmem. Powinnością każdego lekarza jest przede wszystkim nie szkodzić. Primum non nocere. Kiedy patrzymy na lekarza, który zamiast leczyć, który tak jak na przykład bardzo młody lekarz z Grossrosen, Karl Babor, przyjeżdża do obozu i pierwszą rzeczą, którą mówi, expressis verbis, jest: ja tu nie potrzebuję lekarzy więźniów, ja tu potrzebuję tragarzy trupów. To robi na nas zawsze ogromne wrażenie, że człowiek, który idzie do domu, przytula własne dziecko, przytula żonę, ma zainteresowania, własne życie, idzie do, w cudzysłowie, pracy, idzie do obozu i tam morduje dzieci, morduje kobiety, morduje ludzi bezbronnych. Czerwiec 34. Do Polski przyjeżdża niemiecki minister propagandy Józef Goebbels. To dla mieszkających tu młodych Niemców wielkie wydarzenie. Goebbels, wysłannik samego Führera. Na to wydarzenie, na powitanie niemieckiego ministra, przywożone są niemieckie młodzieżówki. I w tłumie tych, którzy witali Goebbelsa, stał wychowany w Poznaniu niespełna 20-letni mężczyzna Friedrich Entres. Chłopak z domieszką polskiej krwi, wychowany w duchu nazizmu, który szczerze wierzył w ideę o wyższości rasy. Mówiło się o tym w domu. Był przekonany co do słuszności idei i mimo swoich polskich korzeni do Polaków sympatią nie pałał w ogóle. Friedrich Entres był w Józefa Goebbelsa wpatrzony jak w obrazek. Słowa niemieckiego ministra trafiały w umysły i serca młodych Niemców, którzy czuli się upokorzeni przez Republikę Weimarską i Traktat Wersalski. Pragnęli zmian. Entres szczerze wierzył w to, co Goebbels mówił z mównicy. A pomimo tego, że jeszcze na chwilę przed II wojną światową Józef Goebbels w ciepłych słowach wypowiadał się o Piłsudskim, tak krótko, jak trwały chwilowe, lepsze stosunki między Polską a Niemcami, tak szybko zaczęła się wiara młodych Niemców w to, że Polacy są pod ludźmi.
Opinia Führera o Polakach jest miażdżąca. Bardziej zwierzęta niż ludzie, całkiem tępi, bez wyrazu. Obok nich warstwa rządząca, będąca przynajmniej produktem mieszaniny klas niższych, z aryjską krwią rasy panów. Brud Polaków jest wprost niewyobrażalny. Również ich zdolność dokonywania ocen jest równa zeru. Entres marzy o tym, żeby zostać lekarzem. Dostaje się na studia medyczne i w gronie swoich rówieśników, pomimo tego, że świetnie władał językiem polskim, wstydzi się go. Nie chwali się tym. Udaje, że nie zna polskiego języka i tkwi w tym kłamstwie do końca swoich dni. 1 września 1939 roku w domu każdego mieszkańca Poznania słychać przerażający radiowy komunikat Polskiego Radia. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna! Bardzo szybko niemieckie wojsko wchodzi do Poznania. Rozpoczyna się hitlerowski terror, który wylewa się na poznańskie ulice. Mieszkańcy są przerażeni, ale Niemcy wiwatują. Wywieszają banery z hasłem Wir unserem danke Führer. Dziękujemy Führerze. Friedrich Entres bardzo szybko wstępuje do Selbstschutzu, paramilitarnej organizacji, która zamordowała około 100 tysięcy Polaków i Żydów. Robią to z takim oddaniem, z taką pasją, że szokują nawet zbrodniarzy z SS. Ale Entresowi jest mało. Chce oddać się Führerowi i idei bardziej. Dlatego już w listopadzie 1940 roku wstępuje do SS. Zdobywa doświadczenie, poznaje innych zatrutych ideologią nazistowską lekarzy. Uczy się od nich, patrzy, zdobywa stopień Unterschauführera. I dobrowolnie. Kilka miesięcy później podejmuje decyzję, aby wejść w struktury prawdziwej machiny śmierci. Trafia do KL Sachsenhausen. Młody lekarz trafia do obozu koncentracyjnego. Tu nie ma miejsca na sentymenty, człowieczeństwo, współczucie, pomoc. Obserwuje, jak obozowi strażnicy szkoleni są według starego pruskiego drylu. Warunki koszarowe mają wywołać w nich frustrację i wściekłość, którą mają wylewać na więźniów. Im bardziej są brutalni, im bardziej są nienawistni, tym mają większe szanse na awans. Młody lekarz wszystko obserwuje, widzi, podpatruje i w Sachsenhausen staje się świadkiem eksperymentów na ludziach. Były więzień Bohdan Chomentowski po wojnie zeznawał. Później otworzono szpital, w którym chorzy po upływie 2 dni umierali. Podobno dostawali specjalne zastrzyki do serca. Zginęło 30% ludzi. W szpitalu robiono doświadczenia przez dokonywanie operacji. Rozcinano kolano i wkładano do środka ligninę, po czym zszywano. Gdy zaczynało się gnicie, operowano ponownie i wyjmowano opatrunek, przeprowadzając leczenie. Poza tym wstrzykiwano najróżniejsze substancje. Podobne imprezy kończyły się prawie zawsze śmiercią. Friedrich Entres, chwilę po tych wydarzeniach, trafia do Gross Rosen, gdy ten obóz jest jeszcze filią Sachsenhausen. Jest jednym z najmłodszych członków załogi obozowej. Ma 26 lat, ale jest jednocześnie jednym z najlepiej wykształconych Niemców w obozie koncentracyjnym. Entres doskonale widzi, do czego są zdolni jego pobratymcy, którzy często z nudów pastwią się nad ludźmi. Po latach zeznał, że obóz Gross Rosen i rzeczy, jakie tam widział, powodowały w nim poczucie, że był to najgorszy obóz koncentracyjny ze wszystkich, jakie widział.
Tylko że Entres był istotnym elementem tego bestialstwa. To właśnie w Gross Rosen młody lekarz morduje pierwszą osobę. Szybko urządza sobie na obozowej kuchni swój szpital i dochodzi do wniosku, że będzie mordował więźniów w imię Führera, w imię nazizmu. Jego pierwszym sposobem na mordowanie Bogu ducha winnych ludzi było wstrzykiwanie wody utlenionej bezpośrednio w żyły. Ale Entresowi coś nie pasuje. Człowiek umiera za długo, nie jest to skuteczne. Chodzi o to, żeby mordować masowo, szybko. Decyduje się na użycie trującego fenolu. Ale nie w żyły, tylko bezpośrednio w serce, bo ofiara umiera jedynie przez 15 sekund. Pamiętam, jak kiedyś przyszedł transport więźniów radzieckich, których nie wprowadzono nawet na baraki, tylko bezpośrednio poprowadzono w rejon krematorium i tam zastrzykami z fenolu lub benzyny zostali najpierw uśmierceni, a potem spaleni. Po zastrzyku więzień szedł jeszcze ze 100 metrów, potem przewracał się i to był koniec. Mnie interesują ci lekarze SS, którzy karierę kończą w Gross Rosen. Okazuje się, że najwięksi bandyci, tacy jak Józef Mengele, Heinz Thilo, czy Heinrich Rindfleisch, czy Friedrich Entres, oni wszyscy albo zaczynają, albo kończą swoją karierę na Dolnym Śląsku. Friedrich Entres jest pierwszym lekarzem obozowym w Gross Rosen i jednym z ostatnich. On tutaj wraca i potem na jego stanowisku zastępuje go w Gross Rosen Józef Mengele. Nie wszyscy wiedzą, że Józef Mengele operuje tutaj w sensie dosłownym i metaforycznym prawie 3 miesiące. W Gross Rosen Entres początkowo morduje głównie więźniów radzieckich. Ale z czasem, gdy do obozu przyjeżdżają kolejne transporty, Entres nie patrzy na narodowość. Zabija wszystkich. Więźniowie mają zakaz wyglądania przez baraki i docierają do nich tylko jęki zabijanych przez Entresa więźniów. Były więzień Norbert Widok opowiadał, że pewnego dnia, nie wiedzieć czemu, podczas porannego apelu jemu i kilkunastu innym więźniom kazano nazajutrz stawić się przed Schreibstubą. Wytypowano ich jako chorych i więzień kompletnie tego nie rozumiał, bo czuł się dobrze. Wprowadzono ich do sali. Niejaki Biedermann przeprowadził przegląd. Stwierdził, że są chorzy. Później do sali wszedł Friedrich Entres. Podano więźniom do wypicia jakiś płyn. Mieli nie zadawać pytań. Mieli nie pytać, co dają im oprawcy. Mieli wypić. Kiedy spożyli płyn, okazało się, że już na drugi dzień obudzili się z potworną gorączką i koszmarną wysypką. Entres przez cały czas obserwował, jak zachowuje się ludzki organizm. Po tych eksperymentach leczniczych doktora Entresa powróciłem do naszego baraku, a także do pracy w dotychczasowym komando, to jest w Effektenkammer. Już pracując, musiałem nadal chodzić przez okres 2 tygodni na badania do 5. rewiru. W przeddzień wieczorem wypijaliśmy jakiś biały płyn, który przygotowywał Biedermann, natomiast rano, zaraz po apelu, pobierano nam do analizy krew i mocz. To, co Entres wyprawiał w Gross Rosen, było dopiero preludium. Lekarz, SS-man, wpadł w morderczy wir, z którego nie chciał się wycofać. Już w grudniu 1941 trafia do kolejnego obozu. Do Auschwitz-Birkenau. W kolejnym obozie Entres poznaje bestię z Auschwitz. SS-Hauptsturmführer Helmut Wetter, tak nazywali go więźniowie.
Ich zadaniem w obozie jest wynalezienie szczepionki na tyfus plamisty. To była choroba, która zabijała więźniów, ale panicznie bali się też jej Niemcy. Choroba, która dziesiątkowała żołnierzy Wehrmachtu w okopach. Wetter bardzo imponował Entressowi. Młody Friedrich był nim zafascynowany. Hauptsturmführer, pracownik znanej firmy Bayer, elegancki sadysta, który w obozie koncentracyjnym czuł się jak w raju, o czym napisał w liście do swoich kolegów z IG Farben. Mam pod sobą około 150 pacjentów. Możecie sobie wyobrazić, z jakim zapałem rzuciłem się w wir nowych obowiązków, zwłaszcza, że mam możliwość praktycznego wypróbowania także naszych preparatów. Muszę dodać, że znalazłem tu wspaniałe grono towarzyszy. Mamy dobre zakwaterowanie i wyżywienie. Gdy porównuję wszystko z poprzednim okresem, wydaje mi się, że trafiłem do raju. Pytanie, na czym polegały badania w obozie nad tyfusem plamistym? Otóż Friedrich Entress, dwójka lekarzy na usługach nazistów, wstrzykiwali zdrowym więźniom krew więźniów zarażonych tyfusem. Czy te badania wniosły coś nowego do świata medycyny? Absolutnie nic. Ale był to moment w życiu Entressa, w którym mógł obserwować chorych więźniów i cały czas badać, jak działa ludzki organizm. Mimo tego, że badania były kompletnie bez sensu, to Entress nie przestaje mordować. Wręcz przeciwnie, nie jest chirurgiem, a zaczyna łamać ludziom kości, żeby uczyć się je składać. Na bloku urządza sobie salę operacyjną. Robi to, co chce. Młody mężczyzna staje się panem życia i śmierci. Widziałem na przykład, jak Entress z drgających jeszcze zwłok więźnia zabitego z zastrzykiem fenolu wyjmował serce. Widziałem dlatego, że zatrudniono mnie przy noszeniu zwłok. Entressa obserwowaliśmy z kolegą, stojąc w drzwiach sali. Liczy się, że lekarzy SS pracujących w obozach koncentracyjnych było 319. W obozach koncentracyjnych pracuje również ponad 70 dentystów. Pozostali to są ogromne liczby ludzi pracujących na froncie, na zapleczu, a także po prostu w cywilnych szpitalach. Lista potwornych zbrodni Friedricha Entressa jest naprawdę bardzo długa. W Auschwitz także wstrzykiwał ludziom fenol, ale trzeba zaznaczyć, że nie był prekursorem tego pomysłu. Takie praktyki stosowano w Auschwitz jeszcze przed tym, gdy Entress pojawił się w obozie. Jego pogarda dla ludzkiego życia, jego bezczelność była na tyle duża, że gdy ludzie w pośmiertnej agonii po otrzymaniu trującego zastrzyku wpadali w panikę i krzyczeli, błagając o pomoc, Entress, żeby zagłuszyć ich krzyk rozpaczy, kazał postawić przed swoim blokiem, w którym dokonywał mordów, chór. Śpiew ludzi miał zagłuszać krzyki mordowanych. W 1943 roku Entress przeprowadza swoją pierwszą sterylizację na 13-letniej dziewczynce. Chwilę później kastruje homoseksualistów. Trafia do Mauthausen-Gusen i tam wysyła do komór gazowych 3000 ludzi. Po II wojnie światowej Friedrich Entress staje przed amerykańskim trybunałem wojskowym w procesie załogi Mauthausen-Gusen. Zostaje skazany na śmierć przez powieszenie. Na chwilę przed jego powieszeniem jego żona napisała prośbę o ułaskawienie go, ale nikt nie chciał tej prośby słuchać. W maju 1947 roku Friedrich Entress, lekarz na usługach SS, nazista, zostaje powieszony. Jego ostatnie słowa przed śmiercią brzmiały: Panie, powierzam Ci duszę swoją i moich bliskich. Były więzień Norbert Widok, którego relacje już Wam przytaczałem, napisał:
O doktorze Entresie wiem tylko tyle, że został po wojnie schwytany i osądzony za swoją działalność w Grossrosen i Oświęcimiu na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok został wykonany w więzieniu w Landsbergu. Tak powinni kończyć wszyscy kaci, oprawcy i mordercy. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów o zbrodniach lekarzy na usługach nazistów, to koniecznie musicie przeczytać książkę Joanny Lamparskiej Lekarze do zabijania, medyczna gwardia Hitlera. Tą publikację znajdziecie w naszym internetowym sklepiku. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejny czwartek o 20:00.